Oceany i morza skrywają pod swoją powierzchnią niezliczone skarby i tajemnice. W dzisiejszym odcinku przedstawimy Wam kilka z nich. Zapraszam do oglądania. Zatopiony statek kosmiczny. Ta anomalia miała miejsce na obszarze Morza Bałtyckiego. Do dzisiaj wprawia ona naukowców w zakłopotanie. Nikt nawet nie wie, co to dokładnie jest, a teorie sugerują, że może być to jakiś statek kosmiczny obcych, podwodny bunkier nazistów, zaginione miasto Atlantyda lub po prostu kawałek skały. Odkrywcy morscy zidentyfikowali tę dziwną strukturę na dnie Bałtyku między Szwecją a Finlandią około 10 lat temu. Obraz sonaru ujawnił tajemniczy kształt w Morzu Bałtyckim. Niektórzy twierdzą, że wygląda on jak jakiś statek kosmiczny, który rozbił się, pozostawiając po sobie 305-metrowy ślad poślizgu. Inni uważają, że wygląda to trochę bardziej jak podwodna baza, być może pozostałości czegoś zbudowanego przez zaginioną cywilizację lub tajną agencję rządową. Anomalia rzekomo wydziela dziwne zakłócenia elektryczne, co doprowadziło do spekulacji, że jest to zapomniany relikt obcych. Inne teorie mówią, że mogą to być pozostałości projektu wojskowego z II wojny światowej zatopione pod wodą. Profesor Volker Breuschild z Uniwersytetu Sztokholmskiego twierdzi, że obiekt ten to nic innego jak osad, który powstał podczas epoki lodowcowej. Jacuzzi rozpaczy. W Zatoce Meksykańskiej, 1000 metrów pod powierzchnią wody, znajduje się ten geologiczny cud zwany Jacuzzi rozpaczy. To podwodne jezioro to nic innego jak zatopiony krater niezwykle słonej wody i metanu, który zabija każde stworzenie, które się do niego zbliży. Naukowcy odkryli to przerażające podwodne jezioro za pomocą zdalnie sterowanego pojazdu o nazwie Herkules. Badacze byli zaskoczeni odkryciem ogromnej liczby zwłok krabów, które przypadkowo wpadały do tego podwodnego zbiornika i umierały. Scott Wankel, chemik morski, spekulował, że niektóre zwierzęta udały się do Jacuzzi rozpaczy tylko po to, aby umrzeć tam z własnej woli. Podwodne jezioro to coś, co można nazwać basenem solankowym. Solanka ta jest tak gęsta, że można fizycznie wylądować na niej łodzią podwodną. Mimo że znajduje się na dnie oceanu, daleko w głębinach morskich nadal można ją wyróżnić, ponieważ zawarty w niej płyn ma zupełnie inną konsystencję. Krater ten tworzył się przez miliony lat, gdy sól odparowywała i wsiąkała w ogromne doły. W miarę jak sól staje się coraz cięższa, powoli przebija się przez znajdujące się pod nią łupki i umożliwia ucieczkę ropy i gazu, zamieniając baseny solankowe w toksyczne, śmiertelne pułapki. Powodem, dla którego basen jest tak toksyczny dla większości stworzeń morskich, jest to, że płyn zawiera mało tlenu i wiele trujących chemikaliów. To kombinacja siarkowodoru i metanu, który zabija ryby i inne organizmy niemal natychmiast po zetknięciu się z nią. Chińskie miasto lwa. Pod powierzchnią jeziora Qiandao w Chinach leży tajemnicze, zaginione miasto, które pochodzi sprzed wieków. Nazywa się Shicheng, co można przetłumaczyć jako miasto lwa. Zostało ono zalane podczas uprzemysłowienia Chin w latach 50. XX wieku. Dla prowincji tej zbudowano zaporę wodną, co wymagało całkowitego zatopienia starożytnego miasta. Samo jezioro, zwane Jeziorem Tysiąca Wysp, jest ogromnym zbiornikiem słodkiej wody. Na jeziorze znajduje się ponad 1000 wysp, stąd też jego nazwa. Miasto Lwa było domem dla około 300 tysięcy ludzi, kiedy to zaginęło na dnie jeziora. Jego zatonięcie wymazało wieki historii żyjących tam niegdyś przodków. Większość historyków zgadza się, że miasto Lwa zostało zbudowane w 621 roku naszej ery przez dynastię Tang, co oznacza, że ma ponad 1400 lat.
W mieście istniało wiele świątyń, tysiące domów i brukowane drogi. Było to naprawdę imponujące starożytne miasto w cesarskich Chinach. Dzięki zimnej wodzie miejsce to zachowało się niczym podwodne muzeum. Najbardziej zaskakujące jest to, że po zatopieniu miasta ludzie o nim zupełnie zapomnieli. Setki lat historii po prostu wyparowały wszystkim z głowy i zostały ponownie odkryte dopiero w 2001 roku. Zdjęcia tego miejsca zaczęły krążyć po sieci dopiero w 2011 roku, kiedy to opinia publiczna zainteresowała się tym tematem. Miasto Lwa jest obecnie popularnym miejscem do nurkowania dla turystów, którzy chcą zapoznać się z podwodną historią tego regionu. Oaza żarłocznych rekinów. 500 metrów pod powierzchnią Oceanu Indyjskiego nurkowie głębinowi odkryli zupełnie wcześniej nieznany ekosystem. Jest to niebezpieczne miejsce pełne głodnych rekinów szukających pożywienia. Naukowcy nazwali ten region strefą pułapek i porównali go do bardzo dużej oceanicznej pustyni. Znajduje się on niedaleko Malediwów, dość blisko rowu Mariańskiego. Naukowcy, którzy rozpoczęli podwodną misję, byli zszokowani, widząc ogromne ławice ryb i rekinów przypominające gęste, rojące się chmury. To, co ciekawe w tym miejscu, to fakt, że jest ono zablokowane przez strome klify i skamieniałe rafy. Maleńkie stworzenia, znane jako mikronekton, wpływają do strefy, a następnie mają trudności ze znalezieniem wyjścia. To przyciągnęło rekiny, które teraz wydają się mieszkać tu na stałe. To charakterystyczny i unikalny ekosystem, stabilny krąg ofiar i drapieżników. Wygłodniałe rekiny nieustannie polują na mikronektony, które ukrywają się i rozmnażają. Z powodu otaczających to miejsce zboczy, zarówno ofiara, jak i drapieżnik utknęli razem w tej podwodnej oazie. Jest tam też oczywiście wiele innych stworzeń. W głębokich wodach występują kolczaste ryby oreo, ławice tuńczyka, rekiny tygrysie, rekiny połykacze, rekiny jedwabiste, a nawet rekiny młoty. Okręt wojenny z XVII wieku. Wrak XVII-wiecznego okrętu wojennego o nazwie Applet został niedawno odkryty przez archeologów w Szwecji. Było to monumentalne odkrycie, ponieważ okręt wojenny ma bezpośrednie powiązania z Wasą, jego siostrzanym statkiem, który wywrócił się w 1625 roku podczas swojego dziewiczego rejsu. Wasa jest obecnie wystawiany w muzeum w Sztokholmie. Wrak Appleta przez lata wymykał się badaczom, ale teraz w końcu został odnaleziony. Applet służył w wojnie 30-letniej i został celowo zatopiony u wybrzeży Sztokholmu w 1659 roku, kiedy uznano go za niezdatny do żeglugi. Wojna 30-letnia była jednym z najbardziej niszczycielskich konfliktów w historii Europy, który trwał od 1618 do 1648 roku. Był to jeden z najkrwawszych konfliktów w historii ludzkości, w wyniku którego zginęło ponad 8 milionów ludzi. Nie tylko w bitwach wojskowych, ale także w wyniku głodu i chorób. Wszystko zaczęło się od państw katolickich i protestanckich, które utworzyły szalenie niestabilne Święte Cesarstwo Rzymskie. Wraz z rozwojem wojny coraz mniej chodziło o religię, a coraz bardziej o to, kto będzie rządził Europą żelazną ręką przez kilka następnych stuleci. Okręt odkryli miejscowi archeolodzy współpracujący ze szwedzką marynarką wojenną. Wszyscy byli w szoku, bo stracili już nadzieję, że w okolicy zostaną znalezione jakiekolwiek dodatkowe wraki. To dno morskie w pobliżu Szwecji było pokryte skałami w XIX wieku. Nie powinno być tam nic ciekawego do znalezienia. Co ciekawe, wrak ten odkryto na obszarze chronionym wojskowo. Nie ma więc sposobu na to, aby go wydobyć na powierzchnię. Nurkom nie wolno tam nawet schodzić, chyba że towarzyszy im szwedzka marynarka wojenna.
Nie zapomnij o subskrypcji kanału, żeby dostawać powiadomienia o najnowszych odcinkach. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia już niebawem. Cześć!